Siemkę to Jemka, witam was w Star Wars Squadrons, grze, która dla mnie wyszła dzisiaj. Nie wiem, kiedy wrzucę filmik na kanał. Z tej gry mam nadzieję, że wyskoczy na kanał dużo filmów. Jak na razie zaczynamy, czyli jesteśmy na samym początku. Tamten ekran pierwszy to było po prostu przedstawienie, że będziemy po dwóch stronach wojny walczyć, prawda? Jako Imperium, jako Rebelia. I następnym etapem jest tutaj spersonalizowanie swojej postaci. Także tutaj mamy jakiś nieduży wybór i myślę, że ten ludzi, którego tutaj wybrałem, to będzie dobry dla mnie. To jest tułów, ale to nie za duże są tutaj różnice. I czemu to jest bardziej kobiecy jakiś tułów? Zostawmy sobie mężczyznę. I tutaj jest co? Tutaj wybieramy głos. Do not underestimate patience and precision. Try not to get in my way. Try not to get in my way. Czemu on może mieć kobiecy głos? If it's a fight they want, it's a fight they'll get. Dobra, to jest dobry. Dalej, jak się nazywamy? Ja chcę być Jemką. Ale... Mogę być tak? Mogę być. Mogę być Jemką. Teraz musimy spersonalizować drugiego pilota. Patrzcie, jakie ma baki. Dawaj go. Co mu dalej zrobimy? No kto to wymyślił? Żeby... Chłop mógł mieć babski głos. O, jak chcę cwaniaka. Dobra. A jeszcze możemy coś mu zmienić? Aha. Też, tutaj też ma być Jemka. Co to ma być? Pyk, zastosuj. No i dobra. Spersonalizowani. Co tutaj mamy? Wybierz rodzaj rozgrywki. Standardowy. To ustawienia włącza elementy HUD, które pomagają ci na różne sposoby, takie jak wskazywanie aktualnego celu, położenia sojuszników i przeciwników itp. To ustawienie wyłącznie najbardziej standardowe elementy HUD w celu osiągnięcia najbardziej imersyjnego... Ja nie jestem tu jakiś super pilotem, także wezmę sobie standardzik. Dobra, dla graczy, którzy chcą doświadczyć opowieści dreszczyków kosmicznych, tak. Czyli poziom trudności. Poziom trudności może weźmy sobie weterana. Nie najtrudniejszy, bo się nie wyrobię. Tutaj zobaczymy, czy dam radę. Czy chcesz rozpocząć historię dla jednego gracza? Twoje postępy będą co pewien czas automatycznie zapisywane. Cyk. Oczywiście, że chcę. Kompletnie nie wiem, jak się w to gra, nie widziałem, jak inni grają w to, bo mam nadzieję sam tego doświadczyć. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Czyli rozpoczynamy z naszą przygodę w trybie fabularnym. No i oczywiście Vader musi wskoczyć na pierwszy ekran, jak to zawsze. Alderaan wybrał zniszczenie. Zniecali bunt i anarchię. I zapłacili za to. Ocaleńcy nadal się zamęt. No, co zrobili? Animacje. Znajdźcie ich. Nie spocznijcie, dopóki zagłada Alderaana się nie dopełni. Czyli... Ale Alderaan został zniszczony w... czwartej części Gwiezdnych Wojen. Czyli to jest jeszcze... Czyli to będą czasy, kiedy twardo Rebelia i Imperium będą miały jednostki. Rozkaz Lorda Vadera. O, teraz trochę szybciej gadają. Także musicie sami przeczytać. Intelligence reports a possible Alderaanian convoy heading to Foster Haven. You are to draw them out and finish them off. Do you understand that, Captain? Perfectly, Commodore Sloan. Dismissed. Ten statek po środku, taki towarowy, bardzo przypomina mi stare Star Warsy. Kiedyś grałem w nie. Tam były właśnie takie statki do niszczenia.
Dużo misji na niej było. Kurde, jaki cinematic. W tych cutscenkach całkiem poważna grafika jest, powiem wam. Ta twarz jest też całkiem. Captain James. Everything ready, Lieutenant Carroll. Squadron's on their way. They're excited to fulfill Lord Vader's command. And you? No qualms hunting down refugees from a world we destroyed? During the Iskallon uprising, you taught me to ignore propaganda. They're traitors, not refugees, and will be dealt with accordingly. I've prepped our usual Sigma 9 loadout. No. Only standard ties today. Flying old school, sir. This might be a real challenge after all. Wszystko muszę mieć czarne, nie? Jak to Imperium. But I don't think you understand me. I guess we'll find out. Follow my lead. And don't fire unless I give the order. The convoy is out there. We don't want to scare them off. Let's do this right. Czyżbym to był ja? Oczywiście jako jedyny bez kasku, reszta w kaskach. Żeby nie trzeba było dużo twarzy dorabiać. O, no patrzcie. No dobra, to nauczcie mnie latać, bo chyba się rozwalę przy pierwszym starcie. Okej. Ale czułość myszki. Teraz trzeba będzie czułość myszki pewnie zmniejszać, jak to na początku w każdej grze. O, już czuję. Już czuję, że myszka ma za dużo mocy. Niby zmniejszyłem czułość myszki dwukrotnie, ale też się troszkę rzuca. Zobaczymy zaraz. Z, żeby uruchomić systemy. Okej. No dobra, co dalej? Naciśnij te, wybrać cel przed sobą, okej. Forward sensor, online and tracking. Now, throttle up and deploy out of the hangar. O kurde. Dobra. Możemy sterować. A, czyli strzałkami się po prostu steruje. Matko, dziwnie się czuję. Dawno nie latałem żadnym statkiem w grach i... takie nowe uczucie trochę. To też w takim uniwersum, prawda? Pierwszy raz coś takiego widzę. Te poprzednie wersje... na przykład The Fighter albo X-Wing, to no, dużo biedniejsze były. Całkiem ładnie to wygląda jak na razie. Zobaczmy, jak to będzie się rozwijać. I tutaj jest taka trochę prezentacja naszych niszczycieli, prawda? Niby przypadkiem, ale tak oblecieliśmy dookoła. Z tą czułością myszy to w statkach tego nie lubię najbardziej, że może nam mocno ograniczać potem manewrowanie. Prawie w niego wleciałem. Nie możemy strzelać, o, brak amunicji, no nieźle. Puścili nas myśliwcy bez amunicji. Ech, mam tylko tak naprawdę za nim podążać. Helix Squadron, head to the Gazanti and dock for hyperspace jump. Affirmative.
Hyperspace Jump? To ładnie. Co tutaj takiego mamy? No i co to tyle? Liczyłem na coś więcej. Helix Squadron are docked and clear for hyperspace jump. Remember Helix, we'll have support, but finding the refugee convoy is up to us. They won't escape the Empire twice. No dobra, to jeszcze nie koniec misji. Mieliśmy zadokować, ale to... Czy ten TIE Fighter mają napęd? Hipernapęd? Bo chyba wcześniej nie miały. Jakieś nowsze wersje. Ten przed nami normalnie skoczył bez żadnego podczepienia się pod inny statek, prawda? O. A, ale my zadokowaliśmy. Dobra. Dobra, to on miał jakąś nowszą wersję. My mamy ten stary i zadokowaliśmy. No, to wszystko się zgadza. Widzicie? Tam też były podłączone cztery stateczki. No dobra, co my tutaj mamy? O, rozgrzał paluszki. If the refugees are hiding here, clearly they're not as innocent as they claim. To będzie ciekawe. Potem będę jeszcze grał z wichrem. Mam nadzieję. Są za transportowcy. A, jest napisane, że ma 100 HP. 100%. A my tylko mamy zasadę, że podążyć. Ciekawe, czy to jest jakieś nitro. Czy nitro? No takie wiecie, przyspieszonkę. Ale... chyba nie powinno być. To ciekawe. Chyba będzie bitka. Żeby przeskanować nieznany statek lub obiekt, zwróć w jego stronę i naciśnij T, aby ustawić go jako cel. Następnie zbliż się do niego. Twój skaner rozpocznie automatycznie, kiedy zwrócisz się w jego stronę i będzie w zasięgu 1000 metrów. Dobra. Ładunek potwierdzony. Gdzie mamy kolejny? Przeskanować. Ten? Nie, nie ten. Tam jest. Check that ship next. No ładnie. Ten jest nie, ten będzie bliżej. Dawaj, skanowanie. Zaraz będzie szalańsko. Ten też spokojnie. A tutaj ktoś ucieka. F, aby zmienić kolejno pomiędzy dostępnymi celami. Captain,
sensors just activated. Okay. Squadron, destroy those turrets. We can't search under fire. Out here. No one not to ładnie. Czekaj, jaki mam zasięg. 2. Przekierować moc do laserów. Lasery będą się naładować szybciej i uderzać mocniej. O kurde. Oj. Trochę mi się oberwało. Chyba nie jestem najlepszym pilotem. Nie. Trochę mi nie idzie to celowanie. Mam nadzieję się wyrobić. Ojej. Nie jest takie proste jak myślałem. Kół, aby naprawić swój kadłub. Okej. Lepiej przekierować moc do osłon. Kto mi jeszcze ładuje? Przekierowałem całą moc do osłon, żeby troszkę położyć sobie. O, tu jest jakieś działko. Szajse. Ale mną miota. Wszystko? Wszystko. Nie poszło to jakoś najlepiej, ale powiedzmy, że powoli się będę wyrabiał. A, szkureczką się balansuje. No dobra. O kurde. Kurde. Ty miota. Nie, no nie mogę. Strasznie mną miota. Nie, pole ochronne wroga. Niektóre myśliwce, takie jak X-Wing, mają regenerujące się pole ochronne. Musisz przebić się przez pole, zanim spowodujesz uszkodzenie kadłuba. Wyprzedzaj stan, wiadomo. O kurde. Kurde, dawaj, więcej mocy w lasery. Jej, zabiliśmy kogoś. W ogóle nie mam mocy w laserach, dawać więcej. O kurde, zabiliśmy kogoś znowu. Dawać mi kolejnego. O, tam jest kolejny dziad. A to łówę. 62% życia mamy tylko, także tu bym troszkę uważał jednak. O, tu jest kolejny wariat. O, coraz lepiej nam to idzie, bo powiem. Dobra. O, tu był kolejny, kurde. Ktoś mnie ładuje. Tutaj zlokalizowałem jednego. Skurde, takie wiecie. Muszę przełączać się pomiędzy osłonami, a... Muszę się przełączać pomiędzy osłonami, a życiem, żeby tutaj nie wykitować.
coś mi z pleców próbuje załatwić. Dawaj, pełna moc loserii, go dziabniemy zaraz. Gdzie on tu mi ucieka? Tu jesteś, dziadu jeden. Kurde. Obrywam. Dawaj, emergency na prawe. Padł? Nie padł? Chyba nie padł. Kurde, prawie. Co mi uciekasz, dziadu? Dobra, mamy go. Dawaj kolejnego. Jeszcze ktoś. Jeszcze jeden. Tu jest. No powiedzcie, coraz lepiej to idzie, nie? No i proste. Co jakiś czas ładuje to naprawienie kadłubu? Muszę to częściej używać. Aha, gdzieś się odnawianie jest. Dobra, nie poszło tak źle. Cześć kolegi, już z tą lecę. Znowu. Zbliżmy się do fula, co? No kurde. No jak fajnie. Nasz kapitan przeszedł na drugą stronę. A, uderzaj dowolne przyciski. Lieutenant Carroll to the vigilance. Captain Javes is aiding the rebellion. Send immediate assistance. I hoped it wouldn't come to this. Missiles, watch out! You won't stop me. O kurde, ile on ma tego życia? Coś mu się, kurde, życie nie chce spadać. I się odbiłem. Zacznij ponownie od ostatniego punktu kontrolnego. Co? To ładnie. To on mam nie powinien już jest, tak? Jeden, aby móc czynników. Aha! Jak mam jedynkę, to szybciej latam, nawet nie wiedziałem. Myślałem, że to tylko więcej osłon jest. A, patrzcie. O kurde, prawie zahaczyłem. Chyba tutaj nie ma większego znaczenia, czy będę go trafiał, czy nie. Tak naprawdę. Tak wiem, że mogę naprawiać. I
No my nic nie robimy. Zobaczcie, cały czas ma full życie. No i tyle? Sam się zabił, żeby ten konwój mógł odlecieć. A jak tak myślałem, że tak to będzie, że będzie niezniszczalny. A nie, nie zabił się, poleciał sobie. No co za dziadygę. Tak myślałem, że będzie niezniszczalny. Wcześniej na tym full tipsie też go nie mogłem rozwalić. O! Smutasek. Tu niszczyciele przyleciały. Tutaj wypadałoby zatrzymać grę i powiedzieć, że to koniec odcinka. Także dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia na kolejnym odcinku kampanii.